W czasie I wojny światowej rejon gminy Rzeczyca stał się areną bezpośrednich działań wojennych dwukrotnie. W dniach 25 do 27 października 1914 roku doszło do zaciętej bitwy na froncie niemiecko-rosyjskim wzdłuż linii Nowe Miasto, Rawa, Jeżów. W bezpośrednim zasięgu walk znalazła się Rożkowa Wola i Jeziorzec. Na bezpośrednim zapleczu znalazły się Lubocz, Kawęczyn, Rzeczyca, Bobrowiec i Bartoszówka. Początkowo wojska rosyjskie odniosły sukcesy, wypierając Niemców ze zdobytych terenów. Jednakże na skutek kontrofensywy wojsk niemieckich w dniach 17 do 21 listopada, a następnie w dniach od 1 do 6 grudnia 1914 roku wojska rosyjskie Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza wycofały się na wschód i począwszy od połowy grudnia 1914 roku front ustabilizował się do linii Bzury Rawki w kierunku Opoczna. Na froncie tym doszło do wielomiesięcznych uporczywych walk pozycyjnych określonych w literaturze jako walki nad Pilicą i Rawą. Na linii walk pozycyjnych znalazły się miejscowości Bartoszówka, Lubocz, Rzeczyca, Łęk, Rożkowa Wola. Do chwili obecnej w rejonie wsi Mroczkowice i Rożkowa Wola znajdują się pozostałości cmentarza żołnierzy niemieckich. Tereny gminy Rzeczyca znalazły się pod bezpośrednim ostrzałem artyleryjskim. Cała ta powierzchnia jest jakby olbrzymim poligonem pozbawionym osad ludzkich, lasów, roślinności i mieszkańców. Pisał w 1915 roku Wyłoskowski, który usiłował ustalić rozmiary strat powiatu rawskiego. Następnie Łoskowski pisał, że wsie, folwarki, osady popalne i poburzone, lasy na potrzeby wojska wycięte, pola uprawne potraktowane, pokopane okopami i zryte granatami i nie pozwalają przypuszczać, że nie wiadomo, mieszkali tu ludzie z kulturą zajęci pracą. Za zeszłorocznych zbiorów nie pozostało ani śladu, chyba tylko popioły lub na wpół zgniłe resztki niemocnego zboża w okopach. Raptem zaskoczeni mieszkańcy zmuszeni byli szukać przytułku w spokojniejszych okolicach, nie zdoławszy nic uratować, przekładając utratę całego mienia, aby tylko z życiem ujść cało. Szczególnie ucierpiały wsie Bartoszówka i Bobrowiec. Również ucierpiał teren gminy nieobjęty bezpośrednio działaniami wojennymi. Prawdziwą plagą dla mieszkańców były postoje wojsk obu walczących stron, rekwizycje koni, bydła, świń, owsa, siana i koniczyn dla koni. Chłopów zmuszano do powód, czyli wykorzystywania ich wozów i koni do przewożenia sprzętu i żołnierzy. Te wyniszczające działania wojenne następowały zarówno pod okupą rosyjską, jak i niemiecką. Poszczególne niszczycielskie były przemarsze kozaków, którzy cofając się palili młyny, brogi, zboża, stety, siana i spichlerza, by w ten sposób pozbawić zasobów wojska niemieckie. Szacujące się, że do połowy grudnia Niemcy zarekwirowali około 40% pogłowia koni i 15%
pogłowia bydła. W gminie Rzeczyca ogółem zostało zniszczonych 12 wsi i 16 folwarków. Tragiczną sytuacją potęgował fakt, że jeszcze przed wojną w roku 1911 w Rzeczycy był ogromny pożar, spłonęło kilkanaście budynków, chłopi dopiero rozpoczęli odbudowę i stawianie nowych budynków. Wojna proces odbudowy wstrzymała.